Instytut Onkologii w Gliwicach przekazał w darze ponad 15 ton naukowych czasopism na rzecz Polskiej Biblioteki Medycznej tworzonej w Kijowie. Ponieważ reorganizujemy bibliotekę, tradycyjne zbiory, tak jak pojmowaliśmy to lata temu, czyli półki z książkami, z czasopismami, w tej chwili są w większości zdigitalizowane i trzeba pamiętać, że w zasadzie większość czasopism ukazuje się teraz w formie elektronicznej. Instytut reorganizował tę bibliotekę, bo ma jakieś inne tam zamiary. A ja dostałem wiadomość od panu, że jest taka inicjatywa Naczelnej Izby Lekarskiej. No to podsunąłem tą myśl, żeby może skontaktować się z tą izbą. Zostało to wszystko zinwentaryzowane, spisane, zabezpieczone do transportu i spakowane do odpowiednich skrzyń i palet, no i czeka na przekazanie. Czasopisma dotyczą one radioterapii, dotyczą chirurgii onkologicznej, dotyczą tak zwanej onkologii klinicznej, diagnostyki, badań nad rakiem, no jest to po prostu cała seria tytułów, które od lat są wydawane w wielu państwach na świecie.